Mroźne grudniowe popołudnie to niezbyt dobry czas na grę w piłkę nożną. Ostatnia kolejka Ekstraklasy rozgrywała się w takich właśnie warunkach. Czyżby wymiana obuwia na cieplejsze? Nie, no ślisko jest. Czyli wersja z kożuszkiem w środku nie wchodzi w grę. Takie nie ma. Strażacy obiecali, że nie będą gasili gorącej atmosfery przed spotkaniem. Nie, na pewno nie przez nas. Myślimy, że nie. Dobra gaśnica. Masażysta przed meczem miał dużo roboty. Troszeczkę więcej niż w ogóle. Czyżby to już zawodnicy? Może będą lepiej grali jeszcze, nie wiadomo. Ile dzieci ma już Bartek Konieczny? Na razie to 21, a tak 104. Ojcowstwo ponadnormatywne. No i tradycyjne pytanie przed meczem. Kto wygra? Wójcik. Sędziowie i piłkarze z bólem, ale jednak musieli opuścić ciepłą szatnię. Kibice w ramach rozgrzewki podskakiwali. Minutą ciszy uczczono śmierć holenderskiego sędziego pobitego przez młodych zawodników. Do dzieła. Walka o pierwsze zwycięstwo w sezonie. Połowa boiska była niestety zmrożona, przez co zawodnicy się ślizgali. W pierwszej połowie z większą determinacją do walki, jak widać, przystąpił Widzew. Więcej pracy miał Mateusz Bąk. W 18 minucie po faulu Jureja Dancika sędzia podyktował rzut karny, który minutę później na bramkę zamienił Łukasz Broś. Do przerwy niewiele więcej się działo. Dopiero po wprowadzeniu Fabiana Paweli za Ika Jelenia nowe siły wstąpiły w drużynę. Po dośrodkowaniu Lirana Koena strzelał Marek Sokołowski. Trafił w obrońcę, jednak piłkę opanował Pawela i wyrównał na 1-1. Teraz cała energia zespołu skupiła się na strzeleniu kolejnej bramki. 3 minuty później, po dośrodkowaniu Demiana, wynik na 2-1 poprawił Damian Chmiel. Sytuacja drużyn na meczu odwróciła się teraz o 180 stopni. I wtedy pojawiło się UFO. Oto zjawisko tłumaczące dalsze koleje meczu. Sami Państwo widzą ten spodek. Pojazd nad stadionem wyraźnie wysyła niekorzystne fale energetyczne pod naszą bramkę. Widzew za wszelką cenę chce wykorzystać tę energię. Na 4 minuty przed końcem spotkania, opanowane przez UFO Podbeskidzie, podaje przed swoją bramką piłkę przeciwnikom. Sytuację wykorzystuje Krystian Nowak. Pada bramka wyrównująca, jest 2-2. Takim właśnie wynikiem kończy się całe spotkanie. A Podbeskidzie zyskuje w miast 3 tylko jeden punkt. Nie strzeliliśmy dwie bramki, w sumie 3, bo podaliśmy, no i taką sytuację przeciwnik no, musiał wykorzystać, bo gdyby nie wykorzystał, no to naprawdę. No i niestety, no strata punktów w naszym przypadku, no to jest porażka. No na pewno nie składamy broni, na pewno będziemy grać do końca, będziemy starać się utrzymać w tej lidze. No na pewno troszeczkę łatwiej by się pracowało w zimie, gdybyśmy dzisiaj zdobyli 3 punkty. No ale jest jak jest, no nic, no, trzeba podnieść się z kolan, nie takie rzeczy działy się w piłce.
ciężki okres przygotowawczy pewnie nas czeka, no i na wiosnę będziemy walczyć o utrzymanie. Będzie przetrudne zadanie, ale tak jak mówię, no każdy mecz da się wygrać. To nie jest tak, że po prostu, że myśmy już spadli. No, patrząc na tabelę, no to już praktycznie wszyscy tak mówią, ale myślę, że trzeba walczyć. No, wygra się, obyśmy wygrali parę meczy na początku z rzędu i po prostu ta tabela się może diametralnie zmienić. No i, no i odwrócić te losy tego sezonu, tej rundy i po prostu, że się utrzymamy. No cóż, no, uciekło zwycięstwo z rąk, bo jeżeli jest 5 minut do końca plus doliczony czas, myślę, że zespół doświadczony powinien ten mecz dociągnąć, a przynajmniej nie tracić bramki w takich okolicznościach. Ale od początku mieliśmy problemy z pozbieraniem się po meczu wyjazdowym do Szczecina. Darek Pietrasiak miał naderwany mięsień dwugłowy. No i decyzja po prostu musiała być jedna, żeby zawodnika nie narażać, nie mógł zagrać. W tym meczu zmiany w obronie, które dokonaliśmy, okazały się po prostu nerwowe po raz kolejny. Niepotrzebny faul Dancika, trzeba będzie to zobaczyć, jak to wyglądało, ale wydaje mi się, że piłka już wychodziła. Rzut karny był oczywiście, ja nie neguję tutaj absolutnie, że rzut karny był. Natomiast przed samym meczem mieliśmy znowu sytuację, że Matej Nater, 39 stopni gorączki, musieliśmy dokonać zmiany w składzie. Chcieliśmy zagrać ofensywnie. Myślę, że początek meczu o trudnych warunkach nie wspomnę. Również wspomnę, bo ten trener już powiedział wszystko. Pod tamtą trybuną było lodowisko, pod trybuną od ulicy Żywieckiej. Tak, Żywieckiej. Było lodowisko i warunki trudne. Natomiast na pewno byliśmy zmobilizowani, na pewno chcieliśmy ten mecz wygrać. Straciliśmy bramkę, znowu sami żeśmy sobie ją sprokulowali z rzutu karnego. Natomiast w szatni, w przerwie, raczej żeśmy się mobilizowali. Nie, tutaj nie wolno negatywnych emocji wzbudzać. Mieliśmy drugą połowę, mieliśmy wyjść i odmieniliśmy losy meczu. Dobra zmiana Fabiana Paweli za Irka. Myślę, że tutaj to był ten moment zwrotny w meczu. A później już z upływem czasu my te zmiany musimy trzymać ze względu na to, że różnie reagują zawodnicy. Damian Chmiel prosił od 15 minut przed końcem już o zmianę. Stąd jest zmiana Malinowskiego, który jest naturalnym pomocnikiem. Nie mam nadal komfortu, że mogę sobie w meczu pewne rzeczy zmianami regulować. Tak, no w tym sezonie bardzo dużo bramek tracimy po takich błędach. No tak jak pan mówi, no chyba raczej nasza asysta, sami sobie strzeliliśmy tą bramkę, niż jakoś tam przeciwnik na nią zapracował. No niestety, no tutaj nie rozumiem wybicia piłki bez przeciwnika w środek boiska z niegroźnej sytuacji tak doświadczonego zawodnika. To jest nasz dramat. Myślę, że te trzy punkty i to przełamanie u siebie było bardzo blisko dzisiaj, ale jak widzicie od kilku meczów, jak tutaj jestem, to cały czas tam czegoś brakuje, cały czas gdzieś coś poprawiamy, ale wszystko się zawala jak w domek kart, jeśli chodzi o grę obronną całego zespołu i przede wszystkim formacji obronnej. Tutaj jest brak pewności, brak jakości, no jest chyba zrozumiałe. Musimy coś w tej przerwie zimowej postanowić, ale naprawdę były to bardzo ważne punkty, bo można było na jakąś taką, to jest wszystko gdybanie, ale można było na jakąś taką bezpieczniejszą odległość do dogonienia następnych w bezpiecznej strefie dołączyć, a tak to status quo utrzymane i 9 punktów. Bardzo, bardzo trudną sytuację mamy, jest 15 kolejek. Ja oczywiście się nie załamuję i mam nadzieję, że chłopaki też się nie załamią. Oczywiście trzeba poczekać na to, co będzie dalej. Na pewno czekają nas rozmowy tutaj z zarządem, bo jeżeli chcemy w Bielsku utrzymać ekstraklasę, to nie możemy po prostu grać takiego folkloru jak dzisiaj, jeśli chodzi o grę obronną zespołu. Trzeba, być może część zawodników jest tu już za długo, być może te wcześniej trzeba było te zmiany. Jeżeli chcemy się uratować, musimy zrobić takie wzmocnienia, które pozwolą nam takie mecze jak dzisiaj wygrywać. No wszyscy, którzy nas oglądają, no wiadomo, że życzymy wszystkiego najlepszego, spokojnych, zdrowych, radosnych świąt. No a nas na pewno czeka ciężka praca.